Jeden silnik, jedna skrzynia, a w zasadzie jej brak. Technologia, która garściami ma czerpać z Formuły 1, chociaż samochód głównie chce jechać na prądzie. Honda, która nie jest szybka, jest za to droga. Samochód, który wszystko robi inaczej, za co go bardzo cenię. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Honda HR-V była już u mnie na testach, ale wziąłem ją po raz kolejny z kilku powodów. Po pierwsze, było to już dość dawno. Po drugie, to jest na tyle niszowy samochód, a jednocześnie cały czas warty pokazania, że chciałem go sobie i Wam jeszcze raz przypomnieć. A po trzecie, przynajmniej w momencie, gdy nagrywam ten materiał, widziałem, że Honda oferuje na niego bardzo duży rabat. Mam nadzieję, że jak będziecie oglądać ten film jeszcze długo, ta cena będzie cały czas aktualna, ale do tego przejdziemy sobie na końcu. Przejdźmy może teraz do rzeczy, ale żebyśmy mogli to zrobić, jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, z którego sam korzystam, sprawdzając znajomym historię używanego samochodu, którym są zainteresowani. Czego dowiemy się z takiego raportu? No to na przykładzie tej poprzedniej Hondy HR-V. Sprawdzamy sobie, że zgadza się co prawda stan licznika, ale patrzcie, tutaj mamy określenie salvage, także ja już dziękuję bardzo. Potwierdzamy sobie to zdjęciami i w 2019 roku ten samochód wyglądał tak. Poduszki wystrzelone, ogólnie masakra, także ja dziękuję. Czego jeszcze dowiemy się z takiego raportu? No to na przykład potwierdzimy sobie specyfikację. Sprawdzimy aktualną wartość rynkową. Dowiemy się, gdzie samochód został wyprodukowany, gdzie został i kiedy zarejestrowany. I wiele innych rzeczy. I na koniec przypominam, że z moim kodem, czyli AUTOMOTO, taki raport pobierzecie sobie 20% taniej. Także polecam, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy. Zacznijmy sobie może dzisiaj nie od wnętrza, a od samej jazdy i wszystkiego, co z tym związane, bo to jest tutaj naprawdę ciekawe. I teraz tak, nie będę tutaj wchodził jakoś bardzo w szczegóły techniczne, bo przede wszystkim podejrzewam, że większość z Was wie, jak działa hybryda w Hondzie HR-V, ale może nie wiedzą wszyscy, więc tak w skrócie, czy może tak obrazowo. Generalnie hybrydy, tak jak na przykład w Toyocie, działają w taki sposób, że mamy główny silnik spalinowy i wspomaga go silnik elektryczny. A tutaj jest, można powiedzieć, odwrotnie. W większości sytuacji, przede wszystkim podczas jazdy w mieście, tak jak na przykład jadę teraz, główną rolę gra silnik elektryczny. I to właśnie on bezpośrednio napędza tutaj przednie koła. Natomiast silnik spalinowy pełni tutaj rolę generatora tego prądu, czyli tak naprawdę wspomaga silnik elektryczny. Zaznaczę, że dotyczy to większości sytuacji, ale nie dotyczy na przykład szybkiej jazdy gdzieś tam na ekspresówce, gdzieś tam na autostradzie, czy nawet tutaj, gdybym mocno wcisnął gaz, to wtedy do akcji wkracza sam silnik spalinowy. Bo silnik elektryczny po prostu sam nie dałby rady. To jest tak generalnie. Dodajmy do tego, że tutaj w zasadzie nie ma skrzyni biegów. Chociaż ja będę mówił o wrażeniach z jazdy tą skrzynią, będę ją nazywał, tak jak Honda, skrzynią bezstopniową, ale znowu bez wchodzenia w szczegóły, bo to już było parę razy, skrzyni biegów tu w zasadzie nie ma. I teraz czym to się kończy, a w zasadzie co to oznacza dla samego kierowcy w jeździe tak na co dzień? Tak jak patrzycie teraz, ja głównie jadę na silniku elektrycznym, czyli po pierwsze jest tutaj cicho, po drugie jest tutaj bardzo płynnie, po trzecie jest tutaj w takiej jeździe bardzo oszczędnie, chociaż ja o spalaniu powiem zaraz. Natomiast czwarta rzecz, i to jest coś odwrotnego od na przykład samochodów elektrycznych, jak wciśniecie mocno gaz, to nie ma tutaj takiego wrażenia jak w elektryku, że nagle pyk i Was nie ma, czy w zasadzie odlecieliście do przodu. Tego tu nie ma, bo wtedy właśnie włącza się silnik spalinowy i co się wtedy dzieje? Następuje wycie. Ja to za chwilę postaram się Wam pokazać, jak gdzieś będziemy mieli miejsce, bo trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat skrzyni, której tu teoretycznie nie ma, ale odczucie z jazdy tą bezstopniową skrzynią jest takie, że ona ma symulację zmiany biegów. Co to dla Was oznacza? Jeśli znacie na przykład stare skrzynie, czy starsze skrzynie bezstopniowe Toyoty. Ja o tym wiele razy mówiłem, bo ja z taką skrzynią w CHRC jakieś 2 lata jeździłem i to nie było świetne doświadczenie, bardzo delikatnie mówiąc. Przez to, że mamy tutaj tę symulację, to jest niebo a ziemia. Oczywiście dziś w Toyocie też jest dużo lepiej, ale tej symulacji nie ma. I właśnie tym ten samochód, czy ta konstrukcja się różni. I to jest super. Kolejną rzeczą, która tutaj jest super, jest charakterystyka zawieszenia. To zawieszenie jest bardzo sprężyste, bardzo przyjemne, bardzo fajnie wybiera wszelkie dziury. To nie jest samochód bardzo miękki, ale myślę, że jak na klasę, którą reprezentuje, czyli takich crossoverów czy małych SUV-ów, samochodów do miasta, ono jest naprawdę zaskakująco komfortowe. Myślę, że zawieszenie to jeden z największych plusów tego samochodu, chociaż na pewno nie największy. Samo prowadzenie.
Z czego kiedyś znana była Honda? Właśnie z kapitalnego prowadzenia. I to już trochę zniknęło. To jest nadal samochód, który pewnie w odniesieniu do rywali, do takich samych samochodów, takich samych brył samochodów, prowadzi się lepiej. Ale to już nie jest taka bardzo zauważalna różnica, rzucająca się w oczy, w ręce, czy nie wiem, co tam jeszcze, od razu. To jest samochód, który prowadzi się całkiem przyjemnie, ale na to odczucie mam wrażenie, że bardziej wpływa zawieszenie i to, że tu jest komfortowo, niż samo skręcanie, jeżdżenie po zakrętach. To nie jest samochód do tego. Zresztą w sumie który crossover jest, no ale Honda była, a dziś już raczej nie jest. Tutaj jest ważne co innego. Będziemy zaraz ruszali. Ja postaram się ruszyć szybciej, żebyście po pierwsze może trochę usłyszeli tego wycia, a trochę tej zmiany biegów. Także posłuchajcie. Jedziemy. Nie wiem, na ile to się nagrało, ale dźwięk i takie odczucie zmiany biegów tutaj jest. I to jest bardzo duża przewaga nad taką skrzynią bezstopniową, na przykład w Toyocie. Tak podsumowując, w Toyocie jak naciśniecie gaz, to tak naprawdę do momentu, kiedy osiągniecie taką prędkość, jaką chcecie, to silnik cały czas wyje. Każdy silnik wyje przy przyspieszaniu, ale jak jesteście przyzwyczajeni, że jednak ten bieg powinien się zmienić, a to się nie dzieje, no to jest dziwnie. A tu się, w cudzysłowie, zmienia i to jest spoko. Ale dobra, na co to się jeszcze przekłada, co powinno być chyba najważniejszą rzeczą w zamyśle takiej konstrukcji, czyli spalanie. I teraz tak. Ja pod miastem, gdzieś tam do 90 na godzinę, spalam tym samochodem poniżej 5 litrów. To jest spoko. Natomiast w mieście bardzo dużo zależy od stylu waszej jazdy. To nie jest nic odkrywczego, ale chodzi mi o to, że w tym samochodzie, jeżdżąc tak, nie starając się, w mieście spalam koło 6. Ale w nie wszystkich samochodach, jak się postarasz w mieście, to spalisz poniżej 4. 3,8, 3,9. Mi się tutaj takie wyniki udawało uzyskiwać i podkreślam, rekuperacja, przewidywanie sytuacji na drodze, wykorzystywanie tego silnika elektrycznego i da się wtedy to zrobić. To jest wynik moim zdaniem kapitalny. Natomiast autostrada, ekspresówka. Ja to też sprawdzałem poprzednio i tu się potwierdziło. Na ekspresówce 6,3, 6,5, autostrada 8, 8,5, w zależności od warunków jazdy. Znowu, po raz kolejny, hybryda taka czy taka jak w Toyocie, super do miasta, mniej super na autostrady czy tam ekspresówki. Jednak cały czas mamy taką sytuację, że nawet przy tak mega nowoczesnym napędzie, jeśli jeździsz cały czas po autostradach, to kup diesla, a nie jakąkolwiek hybrydę. No i jeszcze jedna rzecz podczas bardzo szybkiej jazdy. To jest samochód wyciszony w miarę ok, ale na pewno na autostradzie odczujecie, że chcielibyście, żeby tutaj było ciszej. To na bank. Natomiast pytanie, jak jest tutaj z dynamiką i co to wszystko w ogóle napędza? No to poznajcie cyferki, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, wolno ssący silnik o pojemności 1,5. Dysponuje on mocą 107 koni mechanicznych, a wraz z jednostkami elektrycznymi tworzy układ hybrydowy, dysponujący łączną mocą 131 koni mechanicznych i 253 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jest to jedyny napęd, z jakim zamówimy HRV, a rozpędzi on ten model maksymalnie do 170 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,7 sekundy. No i tak, to nie robi wrażenia to 10,7. To jest prawie 11 sekund do setki. Ale moje wrażenie, moje odczucie jest takie, że Hondzie HR-V pod tym względem naprawdę niczego nie brakuje. Oczywiście, ja nie traktuję tego samochodu jak coś, co ma mi zapewnić frajdę z szybkiej jazdy, bo nie po to jest to auto. Ale z drugiej strony, no nikt nie lubi jeździć samochodem wolnym, ślamazarnym, jakieś wyprzedzanie i tak dalej. Nie mam tutaj z niczym problemu. Jestem przekonany, że to dużo gorzej wygląda na papierze, dużo lepiej jest w odczuciach, a myślę też, że jakby to wszystko pomierzyć profesjonalnie, ja nie mam jak tego zrobić, to to nie będzie 11 sekund. Obstawiam tak odczuciowo, że tu jest poniżej 10, ale może się mylę. Odczuciowo jest na pewno wystarczająco. O tak. No ale dobra, to była jedna część, natomiast ten samochód skrywa coś fantastycznego we wnętrzu. I przejdźmy do tego, chociaż pierwsza rzecz wrażenia na was nie zrobi,
bo zaglądamy do bagażnika. A ten oferuje 335 litrów pojemności, co brzmi średnio. Natomiast takie wrażenie z użytkowania tego bagażnika, z zaglądania po prostu do niego jest takie, by tych litrów było więcej. No ale na papierze 335, także tak to wygląda. Ale wskoczmy na kanapę. I patrzcie na to, przy moich 182 cm wzrostu ja tyle miejsca to chyba nawet nie mam w S-klasie. To jest coś niewiarygodnego, tym bardziej jak przypomnimy sobie, że to nie jest żaden wielki SUV. To nie jest nawet średni SUV. To jest taki raczej nieduży crossover. A miejsca przed kolanami mam tutaj cały ogrom. Troszkę gorzej jest nad głową, natomiast przy moim wzroście tego miejsca wystarczy. No ale rzućcie wzrokiem na Grześka. Przypominam, 192 cm wzrostu i dla niego tutaj też miejsca jest cały czas bardzo dużo. To jest coś niewiarygodnego, nie wiem jak Honda to zrobiła, ale naprawdę to robi ogromne wrażenie. Tutaj zaznaczę, przy wzroście Grześka nad głową nie jest już tak super, no ale ta przestronność robi naprawdę ogromne wrażenie, a to nadal nie jest to, co chcę Wam pokazać. Bo patrzcie na to. A mówię oczywiście o systemie Magic Seats. To jest patent Hondy, który po pierwsze nie wiem czemu nie jest kopiowany przez inne marki, bo to jest coś przefantastycznego. Generalnie chodzi o to, że nie tylko możemy położyć oparcie foteli na totalnie płasko. I tutaj tak naprawdę jakbyście pojechali na jakiś kemping, to możecie spać w swoim samochodzie. Jakiś materacyk i będzie luz. I tej przestrzeni będzie wtedy od groma. Ale co możecie tutaj zrobić? Pod siedziskiem foteli jest, że tak powiem, dziura. I po pierwsze jak gdzieś jedziecie i chcecie sobie coś schować, jakiś dodatkowy niewielki bagaż, to możecie go włożyć właśnie tam, ale przede wszystkim te oparcia możecie podnieść. I wtedy na przykład do tego samochodu może sobie wejść dorosły facet i po tym samochodzie chodzić, chociaż nie wiadomo po co. No ale tak poważnie, możecie tutaj, jeśli tylko zmieści się przez drzwi, włożyć jakąś szafkę, a w zasadzie to jakąś komodę. Możecie się tym niedużym samochodem w zasadzie przeprowadzać. W cudzysłowie oczywiście, ale widzicie jak to wygląda. To jest coś niesamowitego i to niezmiennie robi wrażenie na mnie i na wszystkich, którzy tego nigdy nie widzieli. Fantastyczna rzecz. I to jest oprócz zawieszenia, bardzo niskiego spalania w mieście, największa zaleta Hondy HR-V i myślę, że z tego powinniście ją zapamiętać. Możecie też zapamiętać, że klamkę tylnych drzwi znajdziemy trochę wyżej oraz, że drzwi zakrywają progi. Świetne jest to, że przed kanapą nie znajdziemy w zasadzie progu, a z tyłu znajdziemy za to nawiewy od klimatyzacji i dwa porty USB. No ale dobra, kolejne rzeczy z wnętrza, fotele. I tutaj znowu plus. One po pierwsze w tej wersji kolorystycznej bardzo fajnie moim zdaniem wyglądają, ale przede wszystkim są wygodne. Nie mają może za dużo trzymania bocznego, na pewno nie mają za dużo, albo praktycznie w ogóle nie mają. Ale to nie jest samochód do latania po zakrętach, a w trasie naprawdę sprawują się dobrze. Materiały. I to chyba jest ta czwarta rzecz. Bo nie będę tutaj mówił, że to jest jakiś premium, bo Honda to nie jest premium. Ale jakość, spasowanie, nawet sam wygląd, naprawdę sztos. I raz, że to fajnie wygląda, dwa, że tego się fajnie dotyka, chociaż nie wiadomo po co, ale trzy, z tego się fajnie korzysta. Obsługa klimatyzacji, pokrętła, przyciski, wszystko jest tutaj, możemy sobie klimę włączyć, wyłączyć, zwiększyć temperaturę, zmniejszyć, nic nie jest dotykowo, także super. Mniej super są multimedia, one są takie, ja mam takie wrażenie zawsze, jak jadę Hondą, że one są takie trochę stare. Przykład, bezprzewodowy CarPlay, super, Android Auto po kablu, jak to się potocznie mówi. Trochę tego nie kumam. Działa to dobrze, jak się sparujemy, ale taka dziwna rzecz. Sama obsługa tego, to nie jest za szybkie, to nie jest za ładne, natomiast ważne, że nic się tutaj nie wiesza, nie wyłącza. Po prostu nie psuje, a dzisiaj przy tych wszystkich tabletach to się jednak zdarza. Także tutaj taki plus o minus. Dźwięk. Przeważnie systemy Bose, czy jak niektórzy wolą Bose w Hondach, grają super. Tutaj to nie gra super. Może dlatego, że tutaj Bose nie ma. Ale ten fabryczny system gra tak dość przeciętnie. Natomiast bardzo fajną rzeczą jest to, że mamy auto hold. Nie wszystkie auto to mają, więc póki tak nie jest, ja będę zwracał na to uwagę i będę chwalił wszystkich tych, którzy to mają. A no i jest tutaj troszkę piano black, tutaj i tutaj, ale nie ma go za dużo, więc plus. No i ten tablet też za bardzo nie wystaje. Bo wiem, że wielu z Was zwraca na to uwagę. No ale dobra, przejdźmy do tej rzeczy, o której też na początku wspomniałem, bo ten samochód kojarzył się nam z samochodem drogim. Nawet może nie kojarzył się, on był drogi.
A teraz sytuacja wygląda trochę inaczej, przy czym na początku rzućmy okiem w sam katalog, czyli ile takie cacko kosztuje. HRV z roku produkcji 2024 to 3 wersje. Pierwsza Elegance to koszt 144 900 zł. Dalej mamy Advance i tutaj 155 900 zł. I cennik zamyka Advance Style, która wymaga wyłożenia kwoty 169 900 zł. Dobra, i to były ceny katalogowe. I teraz bardzo ważna rzecz. W tym momencie, w momencie nagrywania tego materiału, mam nadzieję, że też w momencie oglądania, a najbardziej zamawiania, jeśli ktoś z Was by to robił, Honda oferuje 20 000 zł rabatu na model HR-V. To jest dużo. Tym bardziej, że okazuje się, że ten samochód w bardzo fajnej specyfikacji, z bardzo nowoczesnym napędem, fajnie wyglądający, możemy kupić już koło 130 kilku tysięcy. I teraz powiedzmy, przytaczając nasz niedawny przykład, gdzie zamawiana była Mazda CX-30, to patrzyliśmy też na HR-V, która była dużo, dużo, dużo droższa. A w tym momencie te samochody bardzo zbliżyły się ceną. I ten dylemat byłby naprawdę dużo większy, bo przy bardzo podobnej cenie to ten samochód, będąc tak nowoczesny, mając te fantastyczne Magic Seats, fajnie wyglądający, fajnie jeżdżący i dużo bardziej oszczędny, na przykład od Mazdy CX-30, jest bardzo ciekawą alternatywą i bardzo zapomnianą. Dlatego chciałem go Wam jeszcze raz pokazać. Dajcie znać, co Wy myślicie o Hondzie HR-V, czy ona się Wam na przykład podoba. Co myślicie o tym napędzie? Czy tym samochodem jeździliście? Czekam w sekcji komentarzy, bo jestem bardzo ciekawy Waszego zdania na temat tego mocno nietypowego samochodu. Na koniec, jak zawsze, poproszę o odrobinę Waszego wsparcia. To jest naprawdę odrobina, bo chodzi tylko o to, abyście ocenili ten materiał. Jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, a chcecie zobaczyć testy na przykład używanych samochodów, bo zaraz jadę kręcić właśnie taki, to sobie kanał zasubskrybujcie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.